ganku. Nie, nie, to było trzęsienie. Ja to wiesz. I później wyjdzie ręką. Później wyjdzie, że ja nie trzymam. Leczą tam mnie. Trzymać? Jak wy pracujecie, jak pani was nagrywa? Ja właśnie pani właśnie. Pani właśnie pana nagrywa, jak my już pracowali. Wy pracujecie, a ja nie wiem. Zobaczcie, jak ja pracowałam. Ale my powiedzieliśmy pani, że mamy przerwę naukową. I to też trzeba nagrać. Czekają na łodzi. Wszystko jedno jest projektem partnerskim, projektem, gdzie partnerami jest gmina Morąg, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, nasza fundacja, fundacja Jak nie my to kto, firma CSK, animator Katarzyna Królak. I w tym projekcie bierze udział 175 osób, to jest około 60 rodzin. Ponieważ projekt trwa od kwietnia, realizowały zajęcia wzmacniające, podnoszące wiarę w siebie, w swoje własne możliwości. Mieliśmy wiele treningów, trening psychologiczny, grupy wsparcia, bardzo ważne zajęcia, gdzie kobietki nawzajem mówiły, jak rozwiązują swoje problemy i pomagały sobie wzajemnie. W całym tym projekcie bardzo fajne jest to, że ludzie, którzy się nie znają, pomagają sobie wzajemnie. Prowadziłam z paniami zajęcia z higienicznego trybu życia, higieny rąk, higiena otoczenia, higiena ciała. No, oprócz tego następnymi zajęciami to było gospodarne prowadzenie budżetu domowego. No, wymieniałyśmy się kilkoma przepisami czy kilkoma radami, jakie można zastosować w gospodarstwie domowym. W ogóle? Jedynie na właśnie, że nie krzykiem, rozmowę. Ale ja mówię do ciebie normalnie. Normalnie, że ty będziesz Monika, Ela i nie... A ja doktor kolekcji. No ja, ale ktoś nam musi dać przykład. Ja sama zostałam w tym z córką, a mi tego brakowało, no bo siedziałam w domu, tym bardziej, a nie mogę mówić o mężu, że mi zmarł właśnie w lutym i sama zostałam z córką i chciałam się gdzieś, czymś zająć, żeby gdzieś jechać, żeby odpocząć, żeby nie myśleć o tym wszystkim. I co, udało się? Udało się, jestem zadowolona. Teraz byłam prawie tydzień czasu pod Krakowem, nie? Przyjechałam i brakowało. Chciałam tu właśnie być z naszymi tymi koleżankami, z tym wszystkim, w całym tym projekcie, nie? Patrycja, dodzwoniła się. O! Jest nadzieja. Nadzieja to głupi, kurde. Matka głupi. Matka głupi. Mam więcej znajomości. Nie ma problemu z porozumiewaniem się z ludźmi. Jestem bardziej śmielsza po tym wszystkim. Wiem, czego ja chcę. Jeżeli coś mi się nie podoba, to mówię, że nie. Otwarcie, nie i koniec. Blacha, tak. W wyglądku to jest wysoki. To fajne by było do tego leczu. No, no. Garze, tylko wiesz, pół beciki. Ale Kaciu u nas nie ma takiego garażu. Nie, nie, to jest fajne. Ale nie ma to jest takie wysokie. Ja to miałam, ale ja bym chciałam. Ja mówiłam, że chciałam trochę leczu. Ja myślałam, że wiesz, chodzisz. Jestem po szkole kucharskiej, jestem po kursie kucharza. Sam wychowuję syna, żona mi umarła te lata temu, więc nudzę się w domu i przyszłem. I oni sobie nie widzą tego, że ja miałam chęć przyjść. Ja mówię, ja właśnie lgnę do takich osób, które naprawdę pomogły mi kiedyś i pomagają cały czas, nie? A kto pilnuje skubiących? Ja! I tylko oczekam. Patrycja jest niby na diecie. Przepraszam ci bardzo, zjadłam jedno ciastko, tylko jeszcze krzycz głośniej, żebym usta usłyszał. Ty ona ciastka, ja Patrycja, odłóż. Ja odłożyłam, ona ale owsiane bez cukru. W ramach tego projektu był jeszcze rodzinny wyjazd czterodniowy do Karni. Ponad 100 osób pojechało na ten wyjazd rodzinny. Wiele osób było po raz pierwszy ze swoimi rodzinami na takich wczasach, no to są takie małe wczasy. No pięknie, zamek, jezioro, różne gry rodzinne, konkursy.
dla mnie w tym projekcie się wszystko podobało, bo wszystkiego się mogę nauczyć, jak postępować z dziećmi, jak w ogóle z nimi rozmawiać. No po prostu wszystko. Nie było dla nas tego to potrzebne. W tej chwili nie, jeżeli nie ma zajęć, no to jest. Czuję, że czegoś mi brak. Jak człowiek pozna tych ludzi bliżej, pozna ich życie, problemy, to łatwiej sobie jest poradzić z własnymi problemami, które też nas dotykają. Człowiek widzi wtedy, że nie jest sam, może liczyć na wsparcie innych osób. Ale ja mówię, że nie odbierali, jak ja tyle połączę. Nie, już nie będę mówiła nic niecenzuralnego, już jestem grzeczna dziewczynka. Już ogłosiłam, ale dziewczyny nie rzucą roboty, bo smażą te kotlety. My już wiemy, że jakby po zakończeniu projektu nie gasimy światła i nie zamykamy drzwi. Mamy już plany i na przyszły rok nawet. Chcemy spotykać się, chcemy, żeby grupy wsparcia, które mamy, ponieważ raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu spotykamy się na takich zajęciach grupy wsparcia, czyli wspieramy się nawzajem, rozmawiamy o naszych problemach i chcemy to kontynuować już pozaprojektowo. A poza tym wielu uczestników projektu jakby z marszu wchodzi w drugi projekt dotyczący aktywizacji społeczno-zawodowej, więc tak naprawdę się nie rozstajemy, ale plany mamy już na przyszły rok najmarniej. Kamień się zawiesił, więc trzeba było go zrestaurować, a płyta indukcyjna to po prostu ja nie wiedziałam. A skąd nie ten przycisk? Nie ten przycisk włączałam. A skąd ty wiesz, że nie działał? Ja z kolegą wszystko ustaliłam telefonicznie. To jest mój partner, który musimy takie rzeczy wiedzieć. A poczekaj tylko w domu, powiedz mi, że ty nie umiesz kuchni.